3 dni obserwacji tego, co konsumują Polacy, jak to wygląda, co można tak naprawdę nad polskim morzem kupić. A zwłaszcza to, co kupują rodzice. 80% dzieciaków, ale i zarówno tych ludzi starszych, kobiet, moi drodzy, nadwaga tak potężna, że to się w głowie nie mieści. Dzieciaki wyglądają naprawdę jak amerykańskie mutanty. Powstaje pytanie, czy ci rodzice w ogóle tego nie widzą, nie zwracają uwagi, że przykładają łatkę do tego, że te dzieciaki będą tak schorowane w przyszłości, będą miały takie problemy zdrowotne, że już są na dzień dzisiejszy przeokropnie zarobkowe te dzieciaki dla Big Pharmy, dla korporacji zagranicznych. Moi drodzy, fast foody typu kebab, typu hot dog, parówka berlinka, to jest to, co uwielbiają Polacy. To jest to, co stoi przy każdym molo, przy każdym wejściu na plażę i sprzedawany jest ten cały, za przeproszeniem, syf. Dzieciaki, Coca-Cola, Fanta, rodzice. Szczyt marzeń to flaszka i dodatkowo do tego jeszcze sześciopak piwka z aluminium i klapki z Biedronki. Moi drodzy, to jest szczyt wyobraźni i tony gofrów, słodyczy, wszystkiego, co tylko jest możliwe. Nikt nie zwraca uwagi na to, jakie skutki negatywne, zdrowotne to wywołuje. Powstaje pytanie, gdzie jest to państwo? Gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Gdzie są, moi drodzy, dietetycy? Gdzie jest, moi drodzy, sanepid? Tam połowa tych but to powinna być na biegu pozamykana, bo to po prostu nawet nie spełniało wymogów przydatności do spożycia. Chińszczyzna, gówno, drzem, mydło i powidło, żeby tylko i wyłącznie kasą trzepać. Jednocześnie, moi drodzy, przejeżdżając koło portu w Gdańsku, w Gdyni, Gdańsk, tam też zjeździłem i widziałem, moi drodzy, jak z Polski węgiel, jak z Polski koks do Finlandii statkami wypływa, jak potężne ilości kukurydzy, jak i zarówno pszenicy przewalane jest przez Polskę. Tak naprawdę nie wiadomo, jakiego pochodzenia, czy to jest ukraińskie, czy to jest polskie. Spekulanci robią przepotężne pieniądze. Ludzie, naprawdę, spójrzcie na to, co dajecie dzieciom. Zwracajcie uwagę, wy też, którzy oglądacie, mówcie to po znajomych. Bo to, co widziałem nad morzem, te dzieciaki porozbierane, a już naprawdę jak szła kobieta, która miała nogę jak moje dwie, celulit to jej się wylewał normalnie, że aż głowa mała, galareta na tych nogach, ale ona zapiekankę żarła, rozumiecie to? I popijała piwko normalnie z puszeczki. Tak dzisiaj wygląda polskie morze. Wstyd? Niesamowity. Brak toalet na tych plażach. Brak restauracji na plażach, które by umożliwiały jakiekolwiek konsumpcję zdrowej żywności. Brak, moi drodzy, pryszniców. To właśnie dlatego trzeba kraj zdecentralizować, bo te złodzieje warszawskie wyciągają według Marcinkowego każdy samorząd, każda gmina musi wpłacać pieniądze, a Warszawa trwoni i później łaskę robi, że ona da pieniądze na rozwój. Rozumiecie? My nie potrzebujemy ich łaski. Wy nie okradajcie, złodzieje, rządowi, ludzi i samorządów, tylko trzeba zrobić decentralizację władzy. To właśnie pieniądze powinny iść na rozwój turystyki poprzez zbudowanie prawdziwej toalety na plaży, z której mogliby ludzie korzystać. Żeby była tam, moi drodzy, kabina nadryskowa,
żeby tam była restauracja, że można normalnie usiąść, a nie cały dzień, moi drodzy, od lewej do prawej chodzi tylko jeden z drugim i krzyczy kukurydza, moi drodzy, jakieś zdrowe jedzenie. Patrzyłem na to, to ręce opadały. On cały dzień z tym chodzi żarciem, w tym upale, ciepło i później ludzie to konsumują. Tak nie może być. I co Polacy w restauracjach? Moi drodzy, my pojechaliśmy nad morze, ale po to, żeby zjeść rybę. A oni przyjeżdżają, frytki, schabowy, zupa pomidorowa, flaki i szlak wie jeszcze, co oni tam uważali. I hot dogi. To jest szczyt marzeń polskiego społeczeństwa. No to wytruć Polaków nie trzeba wiele, naprawdę. Caryca Katarzyna mówiła, nie da rady pokonać Polaków, to trzeba ich otruć. I to jest skrzętnie realizowane. I przykłada łatkę do tego sanepid, minister zdrowia, minister rolnictwa, obudził się Ardanowski, który teraz mówi, że Polska jest zalewana ukraińskim zbożem, że spółki przywożą ukraińskie zboże na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Moi drodzy, obudził się. Łeb się PiSowski obudził. Jakby nie był z PiSu, normalnie chłop, który był z PiSu, który był konstytucyjnym ministrem rolnictwa, mógł zrobić z tym porządek. On teraz mówi, że jest tak źle, że rolnicy nie mają gdzie sprzedawać. Moi drodzy, porty zasypane, wszystko wywożone. Nie zgadzam się też ze wszystkim z braćmi rodzeń, moi drodzy, nie ze wszystkim i nie ze wszystkim zgadzam się, moi drodzy, z Jurkiem Ziębą czy z innymi lekarzami. Nie do końca i chętnie podyskutuję i do tego trzeba debaty publicznej. Dziś powinniśmy mówić, dlaczego społeczeństwo jest schorowane. Dlatego, że to my jesteśmy temu winni, a nikt inny, moi drodzy, bo pozwoliliśmy tym złodziejom rządowym, zwanym PiS, PO, PSL, moi drodzy, którzy rządzą od 89 roku, na tą właśnie samowolkę, na to złodziejstwo, na tą taką służbę zdrowia. Lekarze, którzy przyczynili się za przeproszeniem, jak kurtyzany za te pieniądze, żeście szczepili tych ludzi. I teraz znowu sanepid przygotowuje się wspólnie, moi drodzy, z wojskiem, jak i zarówno z lekarzami do akcji, którą mają sobie zaplanowaną. Tak wygląda rzeczywistość. Pojedźcie nad polskie morze, to naprawdę przekrój, 80% nad polskim morzem to mor świnów leży pełno. To już naprawdę. Lew morski leży i koło niego morświn. No i dziecko morświn, które też wygląda naprawdę jakby wpierniczył karton parówek z tuczu nakładczego. Ale, moi drodzy, to nie jest tylko i wyłącznie mowa o tym, że to jest żarcie zagraniczne. Bo te kury w Polsce są hodowane. Tu Polacy je hodują. Te kury, z których robią te parówki i wędlinki dla dzieci, te z tuczu przemysłowego robią Polacy. Nie, moi drodzy, Holendrzy, Tuńczycy, Niemcy. Te krowy, które mają dawać po 12 tysięcy litrów mleka, to hodują Polacy. Tu. I te świnie, to też polscy. Polscy rolnicy to robią. Polacy. Więc przestańmy pierniczyć, że wszystkie inne narodowości nas trują. Tylko my jesteśmy w porządku, my jesteśmy wspaniali. Z panem Ardanowskim to tak naprawdę to nie ma o czym rozmawiać, bo pan Ardanowski cały czas mówił, że ja jestem agentem rosyjskim. A zobaczcie, tak naprawdę ja nie wiem, ale czyje interesy reprezentował Jan Krzysztof Ardanowski, będąc konstytucyjnym ministrem rolnictwa, gdzie dzisiaj mówi,
moi drodzy, że za PiS-u był, jest największy przekręt świata i zasypywanie polskiego rynku, że rolnicy nie mają gdzie sprzedawać. No przecież on był konstytucyjnym. 18-19 rok, moi drodzy, konstytucyjny minister, do chyba połowy 20, później Grzegorz Puda i tak całkiem w kółko. I on krytykuje dzisiaj Kowalczyka, tak naprawdę jabłuszko od jabłonki daleko nie padło. Facet, który z PiS-u się wywodzi, mówi, że jest źle, że tutaj korporacje to robią, że to... No a co? No o czym żeśmy, Krzysiu, rozmawiali? No o tym właśnie żeśmy rozmawiali i dzisiaj w radiu Maria słyszę dyskusję na temat, tam przedstawiciel, prezes fundacji Rolnik.pl, czy rolnik tam sprzedawca, te internetowe, opowiada, że oni mają problem ze sprzedażą, moi drodzy, papryki, bo sieci handlowe korporacje zalewają rynek. No ale przez mordę mu nie przejdzie, przez usta nie potrafi powiedzieć, żeby, moi drodzy, wprowadzić system kontroli jakości żywności. No bo jak on by to powiedział, to którzy rolnicy byli z nim rozmawiać? Moi drodzy, to nie chodzi o to, żeby skupować polskie, tylko kupować jakościowe, zdrowe, żeby to spełniało wymogi przydatności do spożycia. To nie ma być ładne, to nie jest ciuch, który na dupę zakładasz, masz ładnie wyglądać, tylko to jest żywność, a żywność ma być zdrowa. A u nas społeczeństwo nauczyło się kupować, bo jest ładne, bo jest zielone, bo jest ładnie zapakowane. Polakom wystarczy, moi drodzy, gówno w papier zapakować, kolorowy, i wszystko kupią. Bo tak właśnie socjotechnicznie korporacje do tego doprowadziły. Ale powiedzmy sobie szczerze, kto do tego doprowadził? Związki zawodowe rolnicze. Przepraszam najmocniej. Tu jest... Turyszek zginął. Przepraszam najmocniej. To związki zawodowe rolnicze do tego doprowadziły. Izby rolnicze. To polskie rolnictwo doprowadziło do upadku. Plus konsumenci. Jak wy się nie obudzicie, ludzie, to będzie katastrofa. Jedźcie nad morze i popatrzcie, bo tam właśnie się wtedy dzieci rozbierają. Pytam się, gdzie są, za przeproszeniem, kurwa, ci lekarze, którzy w szkołach powinni prowadzić weryfikacje, badania dzieci i alarmować. Tu powinien być alarm, tu już jest czerwona lampa. Przekroczone granice naprawdę są Rubikonu. Wy złodzieje, niektórzy lekarze, bo tak można o was mówić, dla tej pseudo, wiecie czego, że mieliście 100% więcej płacone, to żeście sprzedali cały naród. Nie robicie nic. Dzieciaki chorują na nowotwory. Przyłożyliście łatkę. I tak wszyscy w tym kraju przykładają łatkę. Dziś lekarz w szkole powinien badać, ważyć dzieci, sprawdzać płaskostopie. Też kiedyś byliśmy dzieciakami, pamiętam, jak dziś, kiedy dbano o nas za komuny i byliśmy badani, kontrolowani, sprawdzani. Płaskostopie, moi drodzy, wszystko było sprawdzane. Nawet był dentysta w szkole, w każdej szkole. A dzisiaj? Co dzisiaj w tej szkole jest? Gdzie mydło i powidło? Gówno, sklepik z gównianym jedzeniem. Zacznijmy o tym mówić. O tym powinna być dyskusja. Na harmoniach kosmosu tego Zagórskiego nie powinno być pieprzenia i jeszcze wyciągania pieniążków po 200 zł, moi drodzy, za wstęp, tylko dyskusja i debata na temat tego, co jest źle, jakie źle. Od przemysłu, moi drodzy, po marynarkę wojenną. Nie ma. Byłem na Elu osobiście i zobaczyłem. Port został pusty. Oni prowokują Rosję do wojny. Chyba, że będziecie, kurwa, szabelkami walczyć. Tylko skończy to się tak, że na jesień Morawiecki, Duda, Kaczyński i ten cały Sasin, ta cała reszta tych cwaniaczków
z PiS, PO, PSL-u zawinie dupy, moi drodzy, i stąd ucieknie, a my zostaniemy z problemem na jesień. No i tak tym miłym akcentem chciałem się z wami podzielić tym, co obserwowałem przez te 3 dni nad Polskim Morzem. To jest naprawdę smutek i nostalgia. Smutne, przykre, jak zobaczyłem, czym oni tam handlują. Dostać normalny chleb to jest święto lasu. Kupić coś zdrowego do jedzenia nad morzem, zapomnij. Ale jak chcesz zjeść schabowego, stuczu nakładczego, którego wyhodował polski rolnik na antybiotykach, na sterydach, na szkodliwych paszach dla amerykańskiej korporacji, możesz pierdalać od rana do wieczora. Jak chcesz parówkę, berlinkę, zasypany całej kurwa plaży. Jak chcesz się ochlać piwa z aluminiowego opakowania, jedź nad morze. Wszystko tam jest. Tak kiedyś Niemcy mówili. Kradzione auta niemieckie są w Polsce. To teraz wszystko syfiaste jest nad polskim morzem. Pozdrawiam.